Właśnie dotarliśmy, zrozumiano? Idziemy do sektora. Cisza! Słyszałeś? U mnie czysto. Fałszywy alarm. Zrozumiano. Wznowić przeszukiwanie! Traktor, ruszam do następnego punktu. Coś tam jest? Zdawało mi się. Tutaj też czysto. Dobra, ani śladu proroka. Zgłoś to. Dowódca oddziału, tu Blacktail 9. W Delensi 4 Alfa czysto. Ruszam do następnego sektora. Odwiedź. Nie, Blacktail 9. Nax zadysponował właśnie kod Czerwona Supernowa. Czerwona Supernowa? Potwierdź, że to nie pomyłka. Odbiór. Potwierdzam. Został zadysponowany kod Czerwona Supernowa. O nie, kurwa jebana mać! Co oni wyprawiają? Czerwona Supernowa, czy im odjebał? Nie wiem, chuj z prorokiem. Wynośmy się. Lek! Co ze Steamerem? Chuj z nim, dogoni nas! Słyszałeś coś o tej czerwonej supernowej, psychol? Nie, nigdy. Cel nie tak łatwo wystraszyć. Spróbuj się czegoś dowiedzieć. Spotkamy się w wyznaczonym miejscu. No i się zesrał. Rush i Claire zniknęli z radia. Musisz radzić sobie sam, dopóki się nie dowiem, o co chodzi. Włączono maskowanie. Słuchajcie! Sprawdzę to! Odpalić im to! Przyszlijcie posiłki! Thank you.
To nic, spokojnie. Dane pod eskortu. Masz mało czasu na ich przejęcie. Nie żeby miał jakieś strategiczne znaczenie, ale jeśli dowiem się, kto mnie torturował, będę mógł załatwić parę problemów. Potrzebuję wsparcia! Nie odciągnie żyje!
Podłapany! Granatem go! Pięknie. Poszukaj pikło o skórowni. Znalazłem. Co tam piszą? Nic. Wszystko ocenzurowane. Kurwa mać! Widzę go!
Nie spuszczaj się wzroku z tego złotego kręgu! Zajebaj wszystko, co się ruszy! Żadnej litości! Tak jest! Thank you.
Prorok? Jesteś tam? Komunikacja siadła. Impuls elektromagnetyczny rozwalił sieć. Rush przepadł. Będzie teraz najważniejszym celem, ale Michael ma dla ciebie informacje. Uważaj, prorok. Według dokumentów cel, niedaleko twojej pozycji znajduje się neuroprzekaźnik Sepiru. Jesteś podatny na ich wpływ, więc może obejść to miejsce. Nie. Sepidzi mają zbiorową świadomość, zależną od samca Alfa. Teraz, gdy jest wolny, budzą się. Jeśli te neuroprzekaźniki biorą w tym udział, muszę im się przyjrzeć. Zbiorowa świadomość? Ale przecież masz w sobie sporo obcego DNA. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Straciła 60% sił! Setki ofiar! Co tu się dzieje, to kurwy nęcy!
wszystko w porządku. Zbiórka! Kurwa! Zbiórka aktualna, ale mamy tu dzień otwartych domu wariatów. Uważaj na siebie. Jebane sepiny. A myślałem, że mali krzyk ucieczy. No chodź! Potrafi się łączyć z bronią sepidów? Wiedziałeś o tym, Michael? Jak daleko odszedł?
Leon. Nie! Psychol! Psychol! Słyszę cię! Potrzebujesz czegoś? Nie, tylko się melduję. Będę na ustalonej pozycji za jakieś 30 minut. Prorok? Nadal ani śladu Rasha. Z kopuły napływają raporty o atakach sepidów. Cel dostaje mocno w kość.
Prorok, sieć komunikacyjna jest już prawie sprawna, ale nasi dowódcy polowi zgłaszają wszędzie obecność przydomnych sepidów. Nie przedarły się jeszcze przez obronę kopuły, ale... O Boże, eliminują wszystko, co przypomina ludzi. Muszę odnaleźć Rasha. Nie jestem... przygotowana na coś takiego. Prorok, uważaj. W pobliżu znajduje się unieruchomiony pulsar. Możliwe, że zacznie działać przez tę całą aktywność sepidów. Może lepiej trzymaj się od niego z daleka. Może, ale jeśli ma źródło energii, to może udałoby mi się je wykorzystać.
Zawsze będę musiał za ciebie walczyć? Słuchaj, nie ma dnia, żebym nie chciał się z tobą zamienić. Nawet z tymi, Bóg wie, jakimi sprzętowo-mięsnymi sepickimi mutacjami, co ci pompują szambo pod skórą. I tak bym chciał. Chodź.
cel trzymało mnie tam całymi miesiącami. Nie miałem pojęcia, jak daleko zamierzają się posunąć. O wy zwyrodniałe korporacyjne gnoje! Zapłacicie za to! Gdzie kurwa jesteście? Psychol? Jakbym dorwał tę korpo, kurwę, co to zrobiła, zajebałbym gołymi rękami. Chodź! Zaczyna się! Claire! Otwórz drzwi! Poczekaj. W porządku? Tak. Jesteś? Tak. Powiedzmy. Kalibrowanie czujników. Kompensacja. Jesteśmy. Zamknięte. Klapnij, stary. Musimy być pewni, co robimy. Odblokowanie skafandra spowoduje zerwanie plomb i przekierowanie nanitów. Jeśli ma już w sobie technologię sepidów, nie wiadomo, czym się stanie. Dasz se radę, prawda, szefie? Dawaj! Wchodzę do systemów odzyskiwania pamięci. Filtrowanie. Istniało pewne ryzyko. Spowodowaliśmy poważne zmiany w twoim organizmie. Ale żeby pokonać tak zaawansowanego technologicznie wroga, nie mieliśmy wyboru. Zablokowaliśmy receptory dopaminy. Twój umysł będzie chroniony z tego. Zostalibyście zasymilowani przez zbiorową świadomość. Dobra, wyciągamy go. Blokery dopaminy zdjęte.
wykrywam drastyczne zmiany neurologiczne. Powinien nawiązać czyste połączenie z sepidami. Co to? Michael, nie rób tego. Nie. Czemu nie? To nie pomoże. Nie pod skórną. Skafander zostanie całkowicie usunięty. Pacjent 8A. Sierżant Michael Sykes. Sprawność jest nadal blisko optymalnej. Ale można się spodziewać szybkiego pogorszenia. Ty. To ty mi to zrobiłaś. Michael, proszę posłuchaj. To przecież dzięki tobie. To znaczy walczę z cel z twojego powodu, dlatego że... To ci zależało. Czy tylko udawałaś, że ci zależy przez to? Przez zastrane poczucie winy? Nie miałam wyboru, Michael! Program cel! Mieliśmy długi, wiesz jak to działa! Zmusili mnie! Musiałam ich skrzywdzić! Codziennie słuchałam ich krzyków! Każdego dnia, dzień po dniu! Wiem, co zrobiłam! Jezu, naprawdę wiem! Będę nosić to brzemię do końca życia. Każdego dnia, aż do śmierci. Michael! Myślisz, że wyrzuty sumienia to naprawią? Jeśli tak, kurwa, tego żałujesz, Claire, czemu dowiadujesz się tego w ten sposób? Czemu po prostu mi nie powiedziałaś, ty fałszywa? Przykro, posłuchaj mnie! Wiesz, jak to jest. I wiesz, że nie miała wyboru. Zrobiła, co musiała. Nie miała wyboru. Robiła, co jej kazali? Tylko wykonywała rozkazy? Kogo ci to, kurwa, przypomina, prorok? Jedno ci powiem, miała co do ciebie rację. Równie dobrze mógłbyś być jebaną maszyną, bo istoty ludzkiej to ty już nie przypominasz. To znaczy, nigdy ci to dobrze nie wychodziło, ale Jezu Chryste, weź swój w lustro. Czyją teraz twarz nosisz pod tym hełmem, prorok? Ty jeszcze w ogóle masz twarz? Wszyscy musieliśmy coś poświęcić. Miałeś wybór, stary. Zawsze jest jakiś wybór. Powiedziałem ci wszystko. Pamiętasz to? Ci wszyscy ludzie, którzy zginęli pod twoim dowództwem, gdy ty wykonywałeś rozkazy, bo ty nie miałeś wyboru. Jesteś jak ona. Psychoriami. Weź sobie swój skafander i idź się bawić w tę swoją ujękę. Jak zawsze. Michael! Czekaj. Nie. Claire ma rację. Zostaw go. O Boże. Właśnie dostaliśmy info o czerwonej supernowej. Słuchaj uważnie. Archanioł jest kluczową platformą regulacyjną w nowej sieci energetycznej CEL. Ale to nie wszystko. Gigantyczne zasoby energii systemu mogą zostać rozładowane w postaci obszarowej broni energetycznej, zapewniając pewne zniszczenie wrogich celów i wyludnienie się całych obszarów miejskich. Są procedury umożliwiające zastosowanie Archanioła w wielu innych sytuacjach. Gdy pojawia się zagrożenie trzecim etapem sepidów, Archanioł uruchamia swój najbardziej agresywny protokół – czerwoną supernową. O Boże. Oni rozwalą cały Nowy Jork. Totalna zagłada z orbity.